Szanowni Państwo, przenosimy się do czasów naszego dzieciństwa, do czasów naszej młodości, a właściwie Leszek Talko zabierze nas w świat pięknych bajek. Witam Cię, Leszku. No, będę się starał, no, chociaż to nie ja zabierałem tam Państwa i siebie, tylko autorzy, o których napisałem, autorzy filmów naszego dzieciństwa. Prawda, no, ale dzisiaj masz taką rolę, że Ty będziesz naszym przewodnikiem po tamtych czasach. Jesteś współautorem tej, no, kapitalnej książki Królowie Bajek. Bardzo fajnie się ją czytało i od razu pierwsze pytanie, które się rodzi, te studio filmów rysunkowych, które przybyło dosyć długą drogę, bo wszystko tak naprawdę zaczęło się w głowie w trakcie seansu w kinie w Sosnowcu, później była Wisła, później też pojawia się Chorzów, czyli wszystkie te miejsca mi bliskie jako Ślązakowi, chociaż pamiętajcie, Sosnowiec to nie Śląsk, to Zagłębie. Ale to co? Studio filmów rysunkowych to jest taki polski Disneyland, czy to jednak przerysowane? Powiedziałbym, że tak, bo Disneyland w końcu też się wziął z pasji jednego człowieka, prawda? Walta Disneya. O, będziemy mieli konia, który rży. A tak, do odgłosów też, o odgłosach też będzie w bajkach. Tak, do odgłosów za chwilę dojdziemy, tylko takich udawanych, a tutaj będziemy mieli odgłosy prawdziwe, robione paszczą konia. No ale wracając do Walta Disneya, rzeczywiście Disneyland wziął się z jego pasji, z jego zaangażowania, z jego snu, takiego marzenia, które miał. I tutaj podobnie. Właściwie studio filmów rysunkowych wzięło się z pasji na początku jednego człowieka, dzisiaj już zapomnianego, bardzo niesłusznie zapomnianego, Zdzisława Lachura, któremu poświęcona jest duża część książki, który nie wrył się nam tak w pamięć jak pozostali twórcy, zapewne dlatego, że odszedł na początku lat 50. z wytwórni, wtedy wytwórnia nie robiła jeszcze filmów dla dzieci i po prostu nie utrwalił się nam w pamięci, a był to niezwykły człowiek i to on poszedł na ten seans przedwojenny jeszcze Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków i jemu wpadło do głowy, miał wtedy 18 lat. Jezus Maria, a może by zrobić coś takiego w Polsce? Tylko jak to się właściwie robi? No właśnie, historia pokazała, że jednak ja nie mam nic, ty nie masz nic, więc zróbmy coś i się udało. Jest taki fragment w twojej książce, który daje bardzo dużo do myślenia, ale też pokazuje, jaki sukces udało się osiągnąć. Że był papież, Wałęsa i Bolek i Lolek. Przynajmniej w pewnym okresie. Myślę, że dzisiaj niestety, albo stety, no, czasy się zmieniają. Kolejność byłaby taka, że miejsce Bolka i Lolka zająłby już Robert Lewandowski, prawda? Ale rzeczywiście przez długie lata ten Bolek i Lolek i Reksio, albo Reksio i Bolek i Lolek naprzemiennie na podium byli takim polskim towarem eksportowym, podobnie jak papież i jak Lech Wałęsa i w różnych krajach świata można właśnie było usłyszeć Poland, a Walesa, albo bo Bolek i Lolek, prawda? I studio ocenia, że te filmy obejrzało miliard widzów, ale równie dobrze mogło obejrzeć je na przykład 2 miliardy czy 800 milionów. Nie ma to specjalnego znaczenia. W każdym razie wiemy, że te filmy trafiły do serc, dusz całego mnóstwa ludzi i wychowały, no, nie tylko nas tutaj w Polsce, wychowały naszą wrażliwość i trochę to, jak wygląda świat, prawda? Bo w końcu Bolek i Lolek zjeździli cały świat. Tylko wychowały całe mnóstwo ludzi, dla których stały się baśniami dzieciństwa. Ja czytając tę książkę miałem takie wrażenie, że no to się nie mogło udać. Tyle kłopotów, ile oni mieli po drodze. Zaczynając od braku pieniędzy, poprzez to, że nie mieli się gdzie podziać. Ktoś tam miał saksofon, który sprzedał, bo ktoś akurat go potrzebował. Ktoś malował obrazy, żeby sprzedać, żeby mogli się najeść i tak dalej, i tak dalej. No i wydawało się, że w tamtych czasach za wszystkim musi stać ktoś, kto jest wysoko osadzony w strukturach partyjnych, no a się okazało, że i to można obejść. Tak, to była zupełnie niesamowita historia i ta część zaskoczyła również mnie. Jak to się stało, że w tych czasach, no oni zaczynali jeszcze tuż przed tym najmroczniejszym okresem stalinizmu, przed początkiem lat 50., ale w gruncie rzeczy to niesamowita historia wytwórni, przedsiębiorstwa, które założyło się same. Wtedy, kiedy raczej likwidowano wszystkie prywatne inicjatywy, oni zrobili prywatną inicjatywę,
i przez kilka lat no, ciągnęli ją, za przeproszeniem, tak na krzywy ryj. Na szczęście dla nas i dla polskiej animacji. Było to w dużej mierze, jak mówię, zasługą Zdzisława Lachura, który był genialnym PR-owcem, fantastycznym zupełnie, który potrafił tak lawirować między lokalnymi bązami partyjnymi, między władzami polskiego filmu w Łodzi, między być może jakimiś wyższymi szczeblami. Potrafił sugerować, że zna kogoś na szczytach władzy, że zna Jakuba Bermana, którego wszyscy się bali, no bo Berman po prostu wsadzał do więzienia ludzi i ich mordował. A Lachur niedwuznacznie sugerował, że go zna i że właściwie działa na jego polecenie. Więc to była trochę taka historia jak z filmu Pułkownik Kwiatkowski, prawda? Kiedy ktoś jeździ i mówi, że on tu zna i on tu nie robi tego sama. Naprawdę zrobili to po prostu sami. Zrobili to po prostu sami. Przez kilka lat zdawało się, że żyli powietrzem. Wycyganiali różne dotacje na to, żeby te filmy robić. Nie wiedzieli, jak ich robić, więc się dokształcali przy okazji. No, żyli może nie powietrzem, ale rzeczywiście przez długi czas żyli kanapkami z marmoladą, bo na więcej nie mieli. Robili te filmy, a po pracy szli i zbierali niedopałki pracowicie, z których wydobywali tytoń i sobie skręcali papierosy, bo już nie mieli na te papierosy. Robili figle przez cały czas, bo żarty się ich trzymały do bardzo późnych lat, no i dzielili czas na nagranie w piłkę nożną i marzenia o tym, że zostaną wielkimi sportowcami. To akurat im się nie udało, prawda, bo uznali, że tak dobrze grają w piłkę, że jak zrobią zakładową drużynę piłki nożnej, to dokopią Legii Warszawa. No a niestety padli już na lokalnej drużynie zakładów bawełnianych, która im dokopała. Więc to im nie wyszło, ten sen im nie wyszedł. Natomiast sen i marzenie o zrobieniu wspaniałej polskiej animacji, zrobieniu studia filmowego, wyszedł, udało się. A czy punktem przełomowym było takie zdanie, które pada w twojej książce, nie zapisałem niestety kto je powiedział, ale towarzysze, może zróbcie coś dla dzieci. Tak, to zdanie krążyło pod wytwórni i niestety nikt nie pamiętał, kto je powiedział. To powiedział je na pewno któryś z lokalnych sekretarzy partyjnych, no, którzy przychodzili obejrzeć produkty studia, żeby zaaprobować je ewentualnie do dalszego puszczania. To była jeszcze połowa lat 50. i te filmy musiały być, jak wiadomo, po linii, musiały być słuszne, musiały czegoś uczyć. No, musiały być takimi produkcyjniakami. Natomiast problem z animacją był taki, że jej robienie po prostu strasznie długo trwało. Wtedy wytwórnia była jeszcze mała, robienie filmu trwało kilka miesięcy, rok. Natomiast taki film propagandowy musiał z całą mocą uderzyć natychmiast, prawda? Jeśli, dajmy na to, nie wiem, Stany Zjednoczone dokonały wrogiej agresji na jakiś kraj, no to trzeba było tym Stanom Zjednoczonym odpowiedzieć tu i teraz, natychmiast, prawda? A nie po roku, no. Wiadomo było, więc po kolejnym takim spóźnionym filmie, któryś z takich lokalnych sekretarzy właśnie wypowiedział to słynne zdanie, no, że ładnie to się wszystko kręci, ładnie rusza, ale może towarzysze, za późno to, za długo wszystko trwa, może zacznijcie coś dla dzieci robić. No i wtedy oni pomyśleli, że faktycznie, może zacznijmy robić coś dla dzieci. Film dla dzieci zostanie aktualny zawsze, prawda? Będzie aktualny dzisiaj, jutro, za miesiąc i za 5 lat, prawda? Podczas gdy film propagandowy, no już za miesiąc niestety całkiem nie będzie się do niczego nadawał. Ma krótki termin spożycia. Poprawnie proszę, bo premiera Bolka i Lolka to był rok 58? 63. 63, tak. A 68 Reksio. Tak. Tak. I to ten sukces też zaskoczył twórców? Skala sukcesu zaskoczyła rzeczywiście, bo oczywiście no, kręcili, żeby się podobało, prawda? Oczywiście, że chcieli zrobić hit, natomiast nie wszystkie serie tak chwytały. Piszę o takiej trochę historii równoległej, bo w podobnym okresie startowało kilka seriali, na przykład Przygody Błękitnego Rycerzyka, które zyskiwały wtedy wśród krytyków o wiele wyższe recenzje, że były, zresztą to rzeczywiście jest fajny serial, ładnie nakręcony, bardzo piękny plastycznie. Natomiast on tak oczywiście podobał się, ale nie wywołało takiego szału, prawda?
Zarówno Reksio, jak myślę, zyskał taką popularność dlatego, że w Reksiu się odbijała całe mnóstwo niedoskonałości ówczesnego świata, prawda? Pod płaszczykiem spraw pieska mieliśmy krytykę tego, że nie ma w sklepach różnych towarów, że na przykład, czy też nieuprzejmy fachowców, no, czyli coś, z czym się stykali wszyscy ludzie, nie tylko dzieci, ale również ich rodzice, którzy chętnie oglądali ten film. Natomiast w przypadku Bolka i Lolka sukces polegał na tym, że nie tylko to był wielki świat pokazany, bo oni byli na Dzikim Zachodzie i zwiedzali świat. I to też była wtedy w tamtych latach ogromna atrakcja dla dzieci, ale również to, że byli tacy niedoskonali, prawda, że się złościli, że się wściekali, że popełniali błędy, że robili ewidentne głupoty, tak jak od początku, od tego filmu z kuszą, prawda, robili czasem nawet rzeczy niebezpieczne, a jednak jakoś uchodziło im to płazem, a na końcu zawsze potrafili się godzić, ale byli właśnie niedoskonali i na tym polegała ich wspaniałość i to, że każdy potrafił się z nimi zidentyfikować, prawda? Ja też jestem niedoskonały, a prawda zupełnie jak oni. Może powiedzenie, że sukces wszystko zepsuł albo zaczął psuć, to może być nadużycie, ale przyznasz, że było coś takiego, że jeżeli był Bolek i Lolek, ok, a gdy pojawił się Reksio, no to też w samym studio zaczął się pewien rozłam. No w studio mówili mi ludzie tam pracujący, że studio było przez długi czas rodziną i wtedy też oni o sobie tak myśleli i tak działali. A jak w rodzinie, wiadomo, są rachunki krzywd, ale nie obca dłoń je przekreśli, prawda? Więc to było tak, że oni się kłócili rzeczywiście ze sobą i walczyli, natomiast przeważnie w tamtych latach stawali zawsze za sobą, no jeśli jakieś niebezpieczeństwo przychodziło z zewnątrz. Natomiast tutaj rzeczywiście był może nie tyle taki podział, co taka rywalizacja, taka święta wojna, trochę tak jak, nie wiem, można powiedzieć, jak w przypadku Realu i Barcelony, prawda? Kiedy jest święta wojna i walczymy ze sobą, kto zdobędzie tytuły, prawda? I tak walczyli ze sobą dwaj giganci studia, czyli Władysław Nechrebecki, autor Reksia i, znaczy, przepraszam, jak powiem, że autor Reksia i zaraz się na mnie zwalą gromy, bo oczywiście od kilkudziesięciu lat trwa o to wojna, kto jest autorem Reksia, przepraszam, Bolka i Lolka. No ale zostajmy na chwilę przy tej po prostu uproszczonej definicji. Natomiast trwała ta walka, święta wojna z Lechosławem Marszałkiem, który był wcześniej asystentem Nechrebeckiego, o to, kto jest popularniejszy, Reksio czy Bolek i Lolek. Kto zawładnął sercami dzieci, prawda? Kto się sprzedał do większej liczby krajów, kto jest bardziej popularny, kogo ludzie bardziej kochają, prawda? I rzeczywiście o to trwała ta walka i no do dzisiaj się na listach przebojów ulubionych filmów Reksio i Bolek i Lolek się wymieniają właściwie, prawda? Zresztą z Reksiem też była ciekawa historia, w ogóle jak on powstał, bo szukano bardzo zwierzaka, który mógłby zostać bohaterem. Tak, szukano zwierzaka, to też ciekawa historia, dlaczego te zwierzaki musiały być bohaterami. Po prostu zwierzaki łatwiej animować, a już Walt Disney zmierzył się z potężnym problemem, jak animować krasnoludki, prawda, kiedy każdy specjalista mówił mu, że jest niemożliwe zanimować tyle różnych krasnoludków, bo przecież każdy krasnoludek musi mieć, nie mogą wszystkie tak samo się cieszyć, tak samo się denerwować, to muszą być indywidualne reakcje, to będzie potwornie trudne. Zwierzaka zanimować łatwiej, no i dlatego też szukano tych zwierzaków, które mogłyby zostać bohaterami, no ale okazało się to trudne po prostu, prawda? Znaleźć zwierzaka, który nie na jeden film, tylko na wiele serii. Prawda? Bo telewizja zamawiała już seriami po 13 odcinków i znaleźć takiego zwierzaka, który by miał tyle problemów, tyle przygód, żeby zdołały unieść wiele 13-odcinkowych serii. No i okazało się to dla wielu zadanie ponad siły.
No a marszałkowi się udało. Wymyślił wreszcie Reksia. Tutaj też oczywiście są różne teorie, czy wymyślił sam, ktoś mu pomógł wymyślić tego Reksia, ale udało się, no i Reksio Hurmem zdobył serca dzieci. Jest też jedna z moich ulubionych bajek, czyli Porwanie Baltazara Gąbki. I skoro od dźwięków zaczęliśmy, bo przyszedł ten koń tam, na początku ten smok tak się fajnie śmieje, no ale w studio filmów rysunkowych był też facet, który paszczą, ustami, otworem gębowym potrafił no, niesamowite dźwięki wydawać. Tak, słynna Aloizy Moll. Każdy zapamięta Aloizego Molla, przede wszystkim ze względu na niezwykłe nazwisko, bo ono samo wyglądało trochę tak, to imię i nazwisko wyglądało trochę jak Don Pedro, prawda? Jakby to był pseudonim. Ale naprawdę Aloizy Moll się nazywał Aloizy Moll wiąże się z nim niesamowita też liczba anegdot, których, no, po które trzeba już pewnie sięgnąć do książki, ale on był rysownikiem, który okazał się fantastycznym imitatorem dźwięków, a tych dźwięków po prostu brakowało, bo do każdego filmu, proszę zauważyć, jak będą Państwo oglądali jakikolwiek film, ile tam jest tych dźwięków, które przecież nie brały się znikąd, prawda? Jeśli ktoś idzie, to słychać odgłos kroków, jeśli się zamykają drzwi, to słychać skrzypienie, jeśli jedzie tramwaj, no to słychać dźwięk tramwaju, ktoś idzie po śniegu i słychać, jak idzie po śniegu, terkocze wóz, koń, prawda, klapie kopytami, czy pieje kogut, jeśli to się to dzieje na wsi, prawda? I te wszystkie dźwięki imitował Aloizy Moll. Na początku próbował je nagrywać, tylko znowu upłynęło pół wieku od tych czasów. No i nie pamiętamy, jak wtedy wyglądała, jak wyglądała technika, prawda? Natomiast no, dzisiaj mamy dyktafon, który mieści się w dłoni, możemy sobie nagrać cokolwiek, a wtedy potrzeba było ekipy i wielkiego szpulowego magnetofonu, który musiał dojechać do tego konia i złapać ten dźwięk. A jeśli koń się ruszył i pobiegł dalej, no to trzeba było kilku mężczyzn musiało nosić wszystkie sznury i magnetofon za koniem. Okazało się, że po prostu technicznie jest to zbyt trudne. No i w ten właśnie sposób, kiedy padli ostatecznie na tym, że chcieli nagrać koguta i sprowadzili koguta do studia, żeby już siedział przy tym magnetofonie i po prostu tam dał paszczę, a kogut siedział dwa dni i nie powiedział ani dudu, no to wreszcie powiedzieli sobie, dobra, pas, Aloizy, imituj to wszystko. No i Aloizy od tej pory imitował wszystkie dźwięki, cokolwiek Państwo usłyszą, czy to właśnie jest skrzypienie drzwi, to on sobie skrzypiał drzwiami, czy ślady na śniegu, kiedy w cynfolii sobie robi tak pyk, 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 czy też ryki, prawda? Jeśli słyszymy ryk jakiegoś groźnego zwierza, to również Aloizy Moll wydziela, że tak powiem, paszczę, jeśli można tak powiedzieć. To prawda, ale to też nie zdradzę Państwu za dużo, żeby Państwo kupili i przeczytali, bo też to, że nagrał te odgłosy paszczą, to jest jedno, ale dwa, że on potem musiał dokonać jeszcze takiego zabiegu technicznego, żeby to wszystko działało i ten zabieg był związany z taśmą. Ale co robił, to już Państwo przeczytacie. Leszku, już tak na koniec, Ciebie jako człowieka, który śledzi, co się dzieje w studiu filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, napisał kilkanaście albo też nawet 20 lat temu taki duży tekst na temat tych konfliktów. Jak to ładnie powiedziałeś, w rodzinie, to Ciebie to po prostu po ludzku boli, że te sprawy dalej się toczą, dalej są kłótnie i dalej nie wszystko jest załatwione? Jak napisałem w posłowiu, dla mnie te sprawy nigdy nie zostaną załatwione, bo dzisiaj nigdy nie ma szans, żebyśmy doszli, jak to się naprawdę zaczęło. Wersji jest całe mnóstwo. Bohaterowie tych historii no już niestety od dawna nie żyją. Opowiedzieli o tym, jak sprawa wyglądała, ale opowiedzieli to, jak opowiedzieli, też różni ludzie różnie pamiętają. I dzisiaj nie ma to, prawdę mówiąc, specjalnego znaczenia, bo animacja jest dzisiaj zupełnie inna, prawda? Nawet gdyby się okazało z całą pewnością, jak wyglądała prawda, kto wymyślił Bolka, kto wymyślił Lolka, czy jak to było z tymi filmami, no to powiedzmy sobie szczerze, nie ma już ani
ośrodka, który wyprodukowałby następną serię 13 filmów, albo też długometrażowy film o Wolku i Lolku, ani też, prawdę mówiąc, nie ma zapotrzebowania na taki film, bo animacja już jest po prostu całkiem inna. Co upadło studio i te filmy, ale upadły przecież też i inne studia, prawda? Okazało się, że przyszłość należy do animacji komputerowej i to zupełnie inna para kaloszy. Natomiast no do dzisiaj właściwie tak po ludzku przykro, że wielu ludzi no, wydatkuje tyle energii na kłótnie, spory, no, które właściwie do dziś po tylu latach nie gasną. Drodzy Państwo, Leszek Talko, Karol Weseli, przeczytajcie tę książkę. No właśnie cofniecie się do lat swojego dzieciństwa, zobaczycie jak to wszystko się zaczynało, jak powstawał Bolek i Lolek, jak powstawał Reksie, jak powstawał Baltazar Gąbka, jak powstawał ten smok z Baltazara Gąbki, no ale przeczytacie też o tych konfliktach, które no, trwają i tak jak mówi Leszek, pewnie będą trwały jeszcze przez wiele, wiele lat. No to, co się teraz dzieje, nie jest bajką, ale to, co jest w książce i to, co możecie zobaczyć na ekranie, to jednak są doskonałe bajki i polecam i oglądać, i przeczytać tę książkę, żeby zerknąć trochę za kulisy, zobaczyć tę kuchnię. Dziękuję Ci, Leszku. Dziękuję bardzo.